Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. W najbliższą sobotę odbędzie się już druga edycja freakowej gali Prime MMA, która tym razem zostanie zorganizowana w gdyńskiej arenie, która docelowo pomieści około 5000 widzów. Jak przystało na takie wydarzenia, karta walk składa się głównie ze znanych celebrytów, ale w tym przypadku na rozpisce znalazło się również jedno typowo sportowe zestawienie, na które warto zwrócić uwagę. W walce wieczoru dwaj byli zawodnicy KSW Norman Park oraz Grzegorz Szulakowski skonfrontują się na zasadach MMA. Taka walka równie dobrze mogłaby dojść do skutku na topowych polskich czy nawet europejskich galach, bo obaj zawodnicy stoją naprawdę wysoko, jeżeli chodzi o poziom sportowy. W dzisiejszym materiale wytypujemy sobie walkę północnego Irlandczyka z popularnym Szulim z najbliższej gali Prime MMA. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Norman Park to aktualnie freak fighter na pełen etat, natomiast nie można zapominać o jego bogatej w doświadczenia sportowe przeszłości. Północny Irlandczyk może pochwalić się występami na galach takich organizacji jak UFC, Bama czy KSW, gdzie nie tylko występował, ale jakby tego było mało, odnosił spore sukcesy. Pod szyldem amerykańskiej federacji stoczył 9 pojedynków, z czego aż 5 wygrał, a w polskiej organizacji wywalczył tymczasowy pas kategorii lekkiej. Pokonywał takich zawodników jak Borys Mańkowski, Artur Sowiński czy Marcin Brzosek, więc można powiedzieć, że w Polsce w kategorii lekkiej nie miał sobie równych poza Mateuszem Gamrotem. Pomimo tego, że aktualnie jest zawodnikiem freakfightowym, wciąż prezentuje bardzo wysoki poziom i nie osiadł na laurach, jeżeli chodzi o podnoszenie swoich umiejętności. Przede wszystkim słynie ze swoich skilli w obszarze grapplerskim, które pokazywał chociażby w walkach z Gamrotem, z którym bardzo dobrze radził sobie w zapasach i w parterze. Być może nie jest nie wiadomo jakim wirtuozem w tych płaszczyznach, bo stosuje proste środki, takie jak chociażby obalenie za dwie nogi albo sklinczu i solidne ground and pound w parterze. Naprawdę ciężko go zrzucić, jeżeli już zajmie dogodną pozycję z góry, bo po pierwsze ma dobry beton, po drugie, tak jak mówiłem, zadaje dużo ciosów i po trzecie potrafi zagrozić poddaniem. Oczywiście w obszarze stójkowym również prezentuje się z bardzo dobrej strony, ale trzeba powiedzieć, że nie posiada nakłutującego ciosu, lecz za to on sam jest bardzo odporny, więc go też ciężko usadzić. W parze z wytrzymałością szczęki Normana idzie jego fantastyczna kondycja, bo ten potrafi przewalczyć pełen dystans, utrzymując naprawdę mocne tempo. Te aspekty sprawiają, że północny Irlandczyk to przeciwnik, z którym zawsze trudno się walczy, bo jest wszechstronny, wytrzymały i po prostu cały czas napiera do przodu. Odnoszę jednak takie wrażenie, że cały czas z walki na walkę pokazuje nowe myczki, więc jestem ciekawy, w jakiej formie pokaże się już w sobotę. Grzegorz Szulakowski to już bardzo doświadczony zawodnik na polskiej scenie, bo zadebiutował 12 lat temu, natomiast od prawie 3 lat nie widzieliśmy jego pojedynku. Ten czas przeznaczył na rozwijanie swoich zawodników, ponieważ Szuli to też na co dzień nie tylko zawodnik, ale również trener, więc na pewno tego okresu nie zmarnował i podnosił swoje umiejętności. Przełomowym momentem w karierze Grzegorza było podpisanie kontraktu z Federacją KSW, gdzie bardzo dobrze się odnalazł, bo od tamtego momentu wygrał 4 walki w dobrym stylu. Jak się okazało, one wystarczyły, aby Szuli otrzymał miano pierwszego pretendenta do walki o tytuł z Mateuszem Gamrotem, ale niestety nie zdobył go, bo został poddany w czwartej rundzie. Ten pojedynek rozpoczął gorszą pasję w jego karierze, bo następne 2 starcia z Marianem Ziółkowskim i Szamilem Musajewem również przegrał w dosyć fatalnym stylu. Miał dużo czasu na poprawę wielu aspektów, więc już za kilka dni przekonamy się, czy do klatki powróci stary, dobry Szuli. Grzegorz Szulakowski od zawsze prezentował w klatce wszechstronny styl walki, natomiast wydaje mi się, że najbardziej lubi, jak walka zejdzie do parteru. Można to poprzeć statystykami, które mówią, że na 9 wygranych walk w jego karierze aż 5-krotnie poddawał swoich oponentów różnymi technikami. Generalnie jest bardziej fizolem niż zawodnikiem bazującym na technice i czasami można odnieść wrażenie, że jego poczynania są trochę toporne. W szczególności widać to w stójce, gdzie bardzo często szarżował na swojego przeciwnika serią kilku ciosów w linii prostej, wyraźnie upuszczając gardę. Po prostu lubi mocną bitkę i ma w sobie pierwiastek szaleństwa, który mimo wszystko sprawia, że jest niewygodnym partnerem do walki naprzeciwko niego. Tak jak mówiłem, Szuli był nieaktywny w klatce od prawie 3 lat, więc na dobrą sprawę jego aktualna forma i umiejętności to jedna wielka niewiadoma. Na papierze wiele aspektów przemawia za Normanem Parkiem, który w oczach bookmacherów i według mnie również jest sporym faworytem tego pojedynku. Jeżeli Szuli zaprezentuje podobną formę jak podczas swoich wcześniejszych pojedynków, to raczej za wiele nie zdziała, ale trzeba brać poprawkę na jego ewentualny rozwój przez te prawie 3 lata. Mimo wszystko nie widzę sposobu, w jaki Grzegorz mógłby zagrozić Normanowi, bo na pewno go nie znokautuje, poddać też północny Irlandczyk się nie da i to samo dotyczy decyzji. Myślę, że zobaczymy dosyć jednostronną walkę, która będzie rozgrywać się pod dyktando Normana Parka, który wypunktuje swojego rywala na pełnym dystansie.
Mój typ Norman Park przez decyzję sędziowską. Wytypowaliśmy sobie walkę wieczoru Normana Parka z Grzegorzem Szulakowskim z sobotniej gali Prime MMA 2. Dajcie znać w komentarzu, jak wytypujecie to starcie. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.